Witam serdecznie. Dzisiaj tak bardziej przy ogóreczku. No, szczególnie witam tych nowo przybyłych na mój kanał. Mam nadzieję, że nie będziecie się tutaj nudzić. Postaram się, aby było tak jak do tej pory, czyli tak różnorodnie. Raz to jakiś amerykański trailer, raz jakiś serialowy odcinek z fabułą, czy chociażby, tak jak ostatnio, jakieś takie uliczne trollowanie ludzi. No to ja przebrany. Także mam nadzieję, że miło spędzicie czas na moim kanale. A teraz przerywnik. No to tutaj pierwsze pytanie od Mechakos. Marian, kiedy zrobisz jakiś zlot swoich fanów? Wpisujcie się, miasta chętne na cyberspotkanie. No, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale spotkanie cyberfanów już się odbyło parę tygodni temu. No, przyszły dwie osoby. No, było sympatycznie, pogadaliśmy. Także może na następnym zlocie fanów przyjdzie więcej osób. Może 4 albo 5. Także. No to tutaj kolejne pytanie od Genon. Marian, ile średnio zajmuje ci nagranie i zmontowanie filmów typu impreza z YouTube'em? No, słuchajcie, tak naprawdę każdy film, który kręcę na green screenie, wymaga trochę roboty. Począwszy od samego rozstawienia green screena, muszę przemeblować pokój, tam pozasłaniać okna i takie. No, nie mówię już o samym późniejszym montażu filmu, bo to taka troszkę żmudna robota, taka, jak to się mówi, koronkowa, czasami taka klatka po klatce. Także roboty jest dużo przy takich produkcjach, właśnie jak impreza z YouTube'em. No ale efekt końcowy zawsze wynagradza mi ten cały trud włożony w robotę i motywuje do dalszego tworzenia tego typu produkcji. Ja się pytam, kiedy zapytaj beczkę? Kolejne pytanie od Fabix Games. Cyber Marianie, czy lubisz piłkę nożną? Jak tak, to jaki najbardziej lubisz klub piłkarski? No, piłka nożna ma swoich zwolenników i przeciwników, tak jak wszystko. No, ja osobiście bardzo lubię piłkę nożną, czasami potrafię sobie nawet oglądać jakiś taki mało ważny mecz, tylko po to, aby patrzeć, jak piłeczka o siateczkę robi siak. Jak piłeczka o siateczkę robi siak! 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 No, a jeśli chodzi o mój ulubiony klub, to od dawien dawna jest nim... Także tak, lubię piłkę nożną. No to tutaj kolejne pytanie od DVGX619. Cyber Marianie, jaka jest twoja ulubiona bajka z dzieciństwa oraz rzecz związana z dzieciństwem? No, moją ulubioną bajką z dzieciństwa, tylko się nie śmiejcie, jest Kubuś Puchatek. Nie mogę jeść miodku! Było w tej bajce wiele takich, no, prostych tekstów, ale zarazem mądrych i życiowych. Złapane w locie lepiej smakują. Dzisiaj, jak tak patrzę na tą bajkę, to zastanawiam się, co oni tam ćpali. Widzisz, prosiaczku, już się zaczynasz przyzwyczajać. Także Kubuś Puchatek i naćpana banda Rules. No, a jeśli chodzi o rzecz związaną z dzieciństwem, to najmilej wspominam początki mojej artystycznej działalności. Już w wieku 5 lat wyszedłem na scenę. Zaczynałem w takim teatrze, można by powiedzieć, pantomimy. Potem występowałem w zespole ludowym. Taki ciekawy epizod. Także, no, bardzo miło wspominam ten okres dzieciństwa. Dużo się działo. No i moja artystyczna wena twórcza trwa po dzień dzisiejszy.
No i tutaj na koniec tradycyjnie od Was kulinarne wyzwanie. Od Filip Ouler tym razem. A co powiesz na mus jogurtowo-maślano-ogórkowo-herbaciano-jajeczny, drogi Marianie? No, co powiem, to zobaczymy. Składniki już są. To może tak, najpierw jajeczko. Proszę bardzo, jajeczko sobie kroimy. Teraz tak, ogóreczek. Co tutaj, jogurcik. Trochę masełka. Jeszcze herbatka. Proszę bardzo. Nie mam miksera, więc muszę to jakoś ręcznie wszystko. No to próbujemy. No taka troszkę bawarka a la zupa ogórkowa, coś w tych klimatach. Także dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. No i zachęcam do zadawania kolejnych pytań, może mniej kulinarnych wyzwań. Także tak, no, mówiła matka, ucz się, ucz, bo będziesz filmiki na YouTube kręcił. Potrzebowałem kamizelki do Kubusia Puchatka. No bo do Cyberinfo. Ale już znalazłem.